Króluj nam Chryste, Alleluja, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku z naszej serii Zrozumieć Eucharystię. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali trochę o strojach. No nie, niekoniecznie musisz włączyć teraz ten filmik. Wiem, że jeśli zaczyna się mówić o strojach, to pojawia się jakiś bunt, a szczególnie kiedy się mówi o stroju w kościele. Ale przecież strój wyraża nas, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, że nie zwracamy uwagi, że w wielu miejscach są pewne normy i zasady, które mówią nam, jak mamy się ubierać. Kilka przykładów. Rozpoczęcie roku szkolnego, kiedy na przykład idziemy do teatru, do kina, kiedy idziemy do kogoś na przyjęcie. Zobacz, w każdej sytuacji ubieramy się inaczej. Wielu z nich ubieramy się elegancko. Jeżeli idziemy do filharmonii, ubieramy się tak, żeby ten strój nie był za jaskrawy, żeby po prostu nie przeszkadzał tym, którzy tam występują. Idziemy i wsłuchujemy się w piękną muzykę, szanujemy tych, którzy ją tworzą, nie rozpraszając ich. Dlaczego w kościele ma być inaczej? Kościół jest miejscem świętym, poświęconym Panu Bogu, więc z racji tego należy mu się odpowiednia cześć i szacunek. Tutaj nie jest kwestią tylko naszej religii i naszych świątyń. W wielu innych religiach jest tak, że są bardzo rygorystyczne normy, powiedziałbym, że bardziej niż w chrześcijaństwie. I w szacunku dla tej religii, w szacunku dla tego miejsca, musimy się dostosować. To też jest, uważam, że ważny element, o którym chyba czasami zapominamy. Przecież jako osoba wierząca idę do kościoła, aby oddać cześć Bogu. Nie idę adorować siebie, tylko idę adorować Pana Boga, Pana Jezusa. Więc automatycznie ja usuwam się tak jakby na drugi plan. To może teraz, jaki ten strój powinien być? Kilka takich ogólnych zasad. Jeśli chodzi o kobiety, myślę tutaj, że najlepiej to jakaś sukienka, czy ładny strój, bluzka, czy sweter, jeśli jest chłodniej. No i tak, jeśli chodzi o dekolt, to raczej, żeby nie było głębokiego wcięcia. Jeśli chodzi o nakrycie nóg, to tak, żeby było za kolano. No, żeby ten strój też był wytonowany, nie był jakiś krzykliwy, obrażający czy wulgarny. No ale żeby nie było, że mówię tylko do panie, też dla panów, czyli nie nosimy podkoszulek, czyli bluzek bez rękawów. Nasze ramiona też mają być zakryte. Nie nosimy krótkich spodenek. Też tak jest, że czasami ubieramy tak zwane japonki. One raczej też nie są wskazane do tego, aby iść w nich do świątyni Bożej. Tutaj jeszcze dwa słowa do kolegów po fachu, czyli do liturgicznej służby ołtarza. No i myślę, że też do siebie. Zdarza nam się czasami właśnie przyjść w krótkich spodenkach i służyć. To nie jest właściwe. To widać przez albę czy przez komeszkę. No i niedobrze wygląda, a poza tym też rozprasza ludzi. No i sieje taki zamęt, że dlaczego oni mogą, a my nie. Więc to też dla ujednolicenia i wskazania też na ten element. Na niedzielę ubieramy się bardziej elegancko, ładniej. Czci dla panów może być garnitur. No chyba, że jest bardzo gorąco, jak teraz przeżywamy właśnie taki okres upałów, no to mogą być spodnie z garnituru i koszula, bądź jakieś jasne spodnie, żeby nie było nam za gorąco. Jeśli chodzi o panie, no to może być jakaś sukienka, spódnica z jakąś ładną bluzką. No i tutaj jeszcze nadmienię, dlaczego w niedzielę ładniej. Niedziela jest dniem zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest dniem, który szczególnie czcimy jako chrześcijanie. Jest tą pamiątką właśnie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstaje. Jest szczególnym dniem radości dla każdego z nas. No, tylko żeby nie było. Na inne msze też trzeba się ładnie ubierać. O tym też nie zapominamy. Ostatnim elementem, jaki chciałem powiedzieć, może niekoniecznie o stroju,
ale też dla mnie ważnym. Zapach. Powiem Ci tak, że jeśli chodzi na przykład o mnie, jestem drażliwy na zapachy i jeśli kobieta się wyperfumuje bardzo ostrym, intensywnym zapachem, od razu to wyczuje. Nawet nie tyle co nosem, a co bólem głowy, więc też, żeby nie przesadzać w tą stronę. No oczywiście, jeśli ktoś, nie wiem, jest nieumyty i śmierdzi, no to też żadna przyjemność z tego wszystkiego. Kolejna rzecz, zdarza się czasami, że przyjdzie ktoś i siądzie koło nas, kto jest pod wpływem alkoholu. Może niekoniecznie bezpośrednio, ale na przykład w sobotę była niezła impreza i przychodzi na drugi dzień taki przepocony, gdzie czuć alkohol, no to sami czasami wiemy, że nie do końca jest to fajne. Podsumowując, więc tak, strój godny, ładny, dostosowany do miejsca. Pamiętajmy jedną rzecz. Idziemy do świątyni, aby uwielbiać Pana Boga, ale tam też są ludzie, którzy tak samo jak i my przychodzą w to miejsce kultu, aby przybliżyć się do Pana Boga, aby się skupić. Więc z szacunku też dla Boga i dla drugiego człowieka ubierajmy się tak, aby nikt z naszego powodu nie był rozproszony, aby mógł w pełni korzystać z darów, które może znaleźć właśnie w tym świętym miejscu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Króluj nam Chryste. Alleluja. Cześć.